Siemaneczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No i w końcu doczekaliśmy się naklejek i oczywiście przepustki na nadchodzącego majora, oczywiście w Belgii, w Antwerpii, tak się nazywa oczywiście to miasto. Mamy oczywiście wszystkie pojemniki dostępne do kupienia, jak i również oczywiście tutaj w ogóle diamentowy żeton za poprawnie wytypowany cały pikem. Prezentuje się on, powiedzmy, że dość standardowo. Szkoda trochę, że Valve dalej zostało cały czas przy tej koncepcji tego, wiecie, okrągłego żetonu z po prostu tutaj jakimiś po prostu charakterystycznym dla danego miasta obiektem. Mamy oczywiście w tle same miasto. Generalnie super, że powróciły autografy każdego gracza z każdej drużyny, niezależnie od tego, czy wyszedł z danej fazy, bo jak możemy dobrze pamiętać, w poprzednim majorze było to troszkę inaczej i faktycznie autografy otrzymywały osoby, które do fazy mistrzów bodajże się przedostały. No i oczywiście czempioni również mają swoje specjalne tutaj naklejki. Mamy generalnie oczywiście standardowe legendy, challengersi i pretendenci, chyba tak to się na polski nazywało. Generalnie jeśli chodzi o naklejki, to tylko powiem kilka słów, bo wiem, że to ma być pikiem, ale kilka słów o tych naklejkach muszę po prostu powiedzieć. Generalnie top 1 naklejka, jeśli chodzi o mnie, moim skromnym zdaniem Eternal Fire to jest naklejka top 1, jeśli chodzi o te wszystkie naklejki, które się pojawiły. Aż się tutaj przypomina ta stara naklejka Titan Hollow. Nie wiem, mam taki dziwny vibe, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym. Jeśli oczywiście chcecie też zgarnąć sobie jakąś tam skinkę albo naklejkę, czy cokolwiek, coś tam wam podrzucę, to zostawcie trailing w komentarzu i napiszcie, co sądzicie generalnie o tym pikemie, jak wystawiacie. Podzielcie się oczywiście w komentarzu, oczywiście, co sądzicie o tych naklejkach, coś takiego, nie? Coś związanego z majorem po prostu, nie? Mówię, podoba mi się bardzo ta naklejka właśnie jeszcze tutaj 9Z w ogóle, 9Z chyba tak to się nazywa, też bardzo spoko jest ta naklejka. Glitter to się nazywa, w ogóle Glitcher chyba tak to jakoś się oczywiście wymawia. Outsidersi, też całkiem fajna naklejka, ale niekoniecznie holo. Outsidersi siadają mi w tej właśnie wersji Glitcher. Bardzo fajna naklejka. Outsidersi, w ogóle pomyślcie sobie, co to jest za drużyna, jakieś czapy. To są oczywiście gracze, którzy grali pod banerą Virtus Pro, nie mogą grać pod oczywiście szyldem tej organizacji. Wiadomo czemu, wiadomo dlaczego, więc tutaj organizacja nic sobie na tych naklejkach nie zarobi, nie będzie tam też sponsorów na koszulkach i tak dalej, więc strata duża dla samej organizacji, ale coś za coś, nie? Generalnie, no zobaczcie, no sama tutaj ta naklejka zwykła Eternal Fire, dla mnie to jest coś niesamowitego. Jeśli chodzi jeszcze o naklejki, złote, powiedziałbym, dosyć średnio się prezentują te złote naklejki, tak nie robią na mnie takiego wrażenia. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o te naklejki, no to mówię, Eternal Fire top 1, tutaj nic ciekawego jeszcze chyba nie ma z tego co pamiętam, tak, chociaż jeszcze to Liquid takie w miarę jest, w sensie, nie, to nie jest ta naklejka Liquid, sorry, ta naklejka Liquid, nie wiem czy pokazałem, ale ta jest w miarę spoko, jak na mój tutaj gust. Przechodząc dalej do Challengersów, to mamy tutaj tak, mamy takie drużyny jak m.in. G2, ENCE, czy może nawet Astralis i tutaj z tych naklejek całkiem fajnie prezentuje się naklejka Holo G2, to jest coś naprawdę pięknego, te czerwone akcenty tutaj, bo jak spojrzałem na tą naklejkę, no to mówię, no, takie standardowe logo G2, nie? A jak patrzę na tą czerwoną naklejkę Holo, to aż takie, wiecie, stare czasy wracają, gdy faktycznie było używane czerwone logo, jeśli chodzi o G2. Generalnie Mibr również bardzo ładna naklejka, według mnie ten koncept tutaj barw Brazylii coś fantastycznego, no bo organizacja jest brazylijska, nie? Made in Brazil oczywiście. Również podoba mi się tutaj naklejka, jakaś jeszcze mi się podobała, chyba z tego co pamiętam, chociaż nie, tutaj nie było w sumie nic takiego fajnego. Jeszcze zerknę sobie na Force, bo nie przyglądam dałem się zbytnio, ale też takie, no powiedzmy w miarę. Jeśli chodzi tutaj o naklejki, to nic już takiego w sumie ciekawego, co nad czym zawieszałem oko, chyba nie ma, ale jeśli chodzi o legendy, to to jest naprawdę, no tu po prostu te naklejki robią wrażenie. Cloud9, które oczywiście wykupiło skład Gambit, bo Gambit też tak to musiało grać pod inną nazwą i też by nic nie zarobiło sobie pod tego majora, więc najlepszą decyzją było po prostu sprzedanie graczy do właśnie Cloud9, które wykorzystało sytuację. Według mnie to jest bardzo dobry ruch marketingowy i w ogóle bardzo dobry ruch, no bo po taniości mogli sobie kupić skład bodajże chyba wtedy playersi, czyli oczywiście Gambit było chyba top 5 chyba w rankingu HLTV, więc deal bardzo dobry ze strony Cloud9 i również ta naklejka, to jest coś pięknego, że w końcu można zobaczyć oczywiście naklejkę Cloud9 po tylu latach nieobecności po tym Bostonie, co wtedy się to wszystko rozpadło. Swoją drogą wtedy też kilkaset dolców Cloud9 wygrało, bo postawiłem, że wygrają cały turniej, nie? Jeszcze przed tą wszystką fazą, jak się zaczęło i tak dalej, nie? Heroic chyba lekko zmieniło logo, bo tutaj taki diament jest teraz, z tego co patrzę. Jeśli chodzi o inne naklejki, Furia. Furia Holo to jest, zobaczcie, Furia Holo zawsze miała spoko naklejki, chociaż z kilku turniej takie dosyć średnie były, to jest naprawdę mocna ta naklejka Furii, jeśli o to chodzi. FaZe Clan, no, takie powiedzmy w miarę
miarę standardowe, tutaj już w sumie CPH również bardzo ładna tutaj naklejeczka, oczywiście drużyny składające się z Duńczyków, Heroic też takie tutaj, no powiedzmy w miarę jest, chyba oprócz tego, o jeszcze na Big nie spodziewałem, czekajcie, bo tutaj takie wiecie, tak trochę grubiej wyglądają kliternie, ale tutaj CPH, widzę też bardzo ładnie wygląda, nie zauważyłem w ogóle tej naklejki tutaj, ale te Holo, no tu Face wygląda lepiej, według mnie, dajcie oczywiście znać, co wy sądzicie o tych naklejkach, no i co, chyba będzie trzeba kilka wróżb sobie sieknąć, nie? No jak jest Major, no to pierwsza rzecz, no to trzeba kupić tutaj Viewer Passa, nie? Który oczywiście daje nam możliwość obstawiania Pikema i oczywiście również kupując te żetony możemy sobie odbierać te suweniry, nie? Jeden taki żeton to jest jeden suwenir z dowolnego oczywiście meczu, więc ja sobie przychodzę do sklepu, autoryzuję sobie, no i mamy już ten nasz oczywiście Viewer Pass, więc sobie go oczywiście używamy, no i mamy teraz dostęp do tego naszego Majora, mamy oczywiście odznakę już w naszym ekwipunku, no i oczywiście standardowo, żeby oczywiście trafić i żeby nasz coin tutaj, żeby zadanie się zaliczyło, żeby nasz coin mógł się upgrade'ować, no to musimy tak, musimy oczywiście trafić zwycięzcę finału, musimy jednego finalistę trafić, nie, jednego półfinalistę, jednego finalistę, jednego zwycięzcę, coś takiego, nie chce mi się teraz zbytnio w to ten, ale wiecie o co chodzi, nie? Musimy oczywiście 7 tutaj, a nie, czekajcie, tutaj musimy 5 trafić, musimy również 5 tutaj legend trafić, 2 trafić ćwierćfinały, 1 półfinał i w sensie to jest finał, półfinały 2, 1 zwycięzca i 1 finalista, o, tak to ujmę, to jest bardzo dobrze wytłumaczone, ale ty... Widzu, zobacz, ten coin nawet w tej brązowej wersji tutaj na podglądzie prezentuje się no, całkiem przyzwoicie. Ostatnio udało mi się zdobyć niestety tylko złoty, bo jak zwykle nie poszedłem za tym, za czym oczywiście wszyscy poszli, tylko poszedłem za swoimi jakimiś pikami. No w sumie ten pikem już mi się rozwalił w którym momencie. Tutaj praktycznie wszystko trafiłem prócz tego Gambit, nie? Gdzie? No myślałem, że Furia zaskoczy, ale nie trafiłem tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No trafiłem tutaj cztery niestety, tylko CPH niestety wtedy, no wszyscy wiemy jak to się skończyło walczyć. Czyli z Nipem praktycznie o wyjście, więc już wtedy nic się ten. Face Clan wtedy nie wyszło oczywiście, bo siebie musiało wygrywając pierwszą mapę, drugą chyba 16-14, bo jakiś close wynik był. No i to, że nie dałem Gambit w ogóle i Virtusów i że Vitality nawet, że wiecie, no to nie wiem co ja sobie wtedy myślałem, no a potem widzieliście jak to się potoczyło. No to czekajcie, pierw ta wróżba chyba dla widza jakaś, nie? No wróżbę trzeba zrobić, przechodzimy sobie. Weźmy sobie te naklejki Legend, bo mówię, to Cloud9 to jest coś naprawdę niesamowitego. Kupujemy sobie oczywiście 4 pojemniki. Sorry, że taki długi wstęp, ale tak wiecie, chcę z wami sobie na chillku pogadać takim troszkę innym materiałem, no bo kurde, Big obok i Face. No mówię, no chcę sobie z wami porozmawiać tak, w takim trochę innym materiale. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takich materiałach, bo zawsze starałem się nie rozgadywać jakoś na ten temat, bo wychodzi z założenia, że są osoby, które to zrobią lepiej, no ale w sumie to why not? Może kogoś interesuje moja opinia. Także daj znać koniecznie w komentarzu, czy wolisz, jak się rozgadywać, czy może jakieś tam krótsze filmy, bo generalnie ja się jaram CS-em od no, dobrych kilku lat, kiedy praktycznie grałem, więc jakby też staram się przekazywać wam jakby emocje, które mi towarzyszą, jakby no przy takich wydarzeniach jak Major, no to jednak te emocje są, nie? I staram się jakkolwiek oczywiście nimi z wami dzielić. Jeśli chodzi o pikę, wydaje mi się, że dosyć ciężkie może to być do obstawienia. Outsidersów dałbym na 3-0, czyli oczywiście Virtus Pro, że wyjdą z wynikiem 3-0. G2, kurczę, wydaje mi się, że to nie jest pewnie, jak mimo wszystko do 3-0, ale na pewno raczej wyjdą. To jest drużyna, której no, lubi się nogę czasami potknąć, więc nie daje ich na 3-0. Na 3-0 daje tutaj właśnie stary VP, czyli Outsidersów. Dalej oczywiście NC, w tym momencie top 4 HLTV. Dalej dajemy Vitality. Wydaje mi się, że powinni wyjść. Astralis wydaje mi się, że również już jest w miarę stabilną drużyną. Dalej teraz już się szczerze zaczynają schody, bo jak Liquid jest w miarę, to jest wysoko w tym rankingu. No to ja temu Liquid nie ufam już od takiego już czasu, odkąd ten skład się tam troszkę pozmieniał i chyba nie będę ich dawał mimo wszystko, że wyjdą, ale dałbym Eternal Fire, turecka drużyna z Voxikiem i Xantaresem między innymi w składzie, mam nadzieję, że tutaj pokażę pazura i faktycznie, że uda im się wyjść. Dalej, jeśli chodzi o dwóch pozostałych tutaj naszych graczy, którzy wyjdą, to szczerze to jest według mnie ciężka, mocna decyzja. Sprawdzam sobie jeszcze na szybkości tutaj rankingi tych wszystkich drużyn i wydaje mi się, że zrobię tak, jak chciałem zrobić przed zaczęciem tego filmu i kombinowaniem, czyli po prostu dam 0-3 Renegades. Skład oczywiście złożony z graczy z Australii. Również można by było tutaj zaryzykować na IHC, które wyszło w tym turnieju w Azji, nie? Tych wszystkich kwalifikacjach. No ja nie ufam drużynom z Azji totalnie, również tutaj Imperial też, wydaje mi się, że to jest dobry konkurent do tego. Oczywiście
3 i dalej, no kurczę, to jest ciężka decyzja. Wydaje mi się, że patrząc po tych rankingach i ostatnich meczach, wydaje mi się, że faktycznie może tutaj wyjść. Dałbym Complex City i pytanie, czy ryzykujemy to Liquid? To jest też dobre pytanie. Mamy oczywiście tutaj jeszcze to Spirit, które też chciałem zaryzykować, które wyeliminowało oczywiście Anonymo. Tak, Anonymo, mogliście być tutaj, właśnie same Spirit, ale mimo wszystko może to zaufanie temu Liquid jakkolwiek się opłaci. Nie wiem, no zostawiłbym chyba coś takiego. Nie chcę też tu zbytnio kombinować. Mam nadzieję, że chociaż te 5 pików trafimy, bo tutaj mamy takie no w miarę 4 pewniaczki, nie? Że to G2, Ence, Vitality i Astralis, nie? Zresztą nie mam totalnie wizji na to, jak to może wyglądać. W sensie, wydaje mi się, że to jest w miarę realny pikiem, że faktycznie może się tutaj większość rzeczy oczywiście sprawdzić, no ale mówię, zawsze komuś się noga potyka, dlatego G2 nie daje na 3-0. 10 w tym momencie w rankingu Virtus Pro, czyli oczywiście outsidersi. Wydaje mi się, że to 3-0 mimo wszystko mogą zrobić. No i co? Dajcie znać oczywiście, jak wy obstawiacie pikiem i co? I czy podobają się takie filmy, bo troszkę pewnie już ten film trwa. No i co? Dajcie znać, co byście tu zmienili, mówię. Trzymajcie się, miłego Majora oglądania, bo to jest święto grać Counter-Strike'a. W tym momencie się zaczyna, nie? Mówię, główny turniej startuje 9 maja, więc już wam w sumie mogę życzyć, wiecie, ciekawego oglądania, ciekawych meczy do oglądania, to przede wszystkim. No i miłego obstawiania, jeżeli ktoś obstawia sobie CSKA, no i oczywiście dużych wygranych. Więc to by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i nie ma.